Zacznijmy od początku. Najpierw zobaczmy, jak Kasia prezentuje się w swojej głównej, pierwszej sukni. Kasiu. Jestem. Opowiedz mi o niej. No jest to klasyczna suknia, w której ja się dobrze czuję. Mhm. Myślę, że do mnie pasuje. Mhm. Sama wybierałaś? Sama wybierałam. Co mama sądzi o tej sukni, skoro córka wybierała sama, bez porady mamy? Uważam, że bardzo ładnie się prezentuje. Co jest najfajniejsze w tej sukni? Skromność. Mhm. Czyli rozumiem, że ta sukienka jest zaakceptowana. Tak jest. To przejdźmy do twojej drugiej sukni. Zapraszam cię, żebyś poszła się przebrać i pokazałaś. Okay. Suknia na przebranie zazwyczaj zasadniczo różni się fasonem od tej głównej. Dziewczyny często wybierają bardzo seksowne bądź krótkie kreacje. Tę suknię też wybierałaś sama? Tak. Czy to jest dobrze dobrana suknia do okazji? Myślę, że nie. Że będzie wiele osób bardziej strojnych od panny młodej, która jest właściwie powinna być gwiazdą. Jak ja się z tą twoją mamą zgadzam, że ty jej nie wzięłaś ze sobą na wybieranie tych sukienek, to był wielki błąd, Kasiu. To jest bardzo dobra sukienka na niedzielny obiad, wyjść do kościoła, imieniny, urodziny w rodzinie. Jest elegancko, prosto, skromnie. Jest okej, ale nie na szub. A nie miałaś takiego poczucia, że na weselu powinnaś zaszaleć? No może i tak, no ale tak mi się wydaje, że ta sukienka do mnie pasuje. Kasiu, a jak ty chciałabyś wyglądać tego dnia? No jak panna młoda. Czyli inaczej niż zwykle? No raczej tak. Chciałabym też zaskoczyć trochę Piotrka, żeby zobaczył mnie nie tak jak na co dzień.